Tak więc na tą chwilę mamy już potencjometry wyczyszczone, płytki poprawione, ale doszedłem do wniosku, że tego wzmacniacza nie można zostawić tak, jak został on zrobiony przez producenta, ponieważ zdecydowanie brakuje mi tam zabezpieczenia z głośników. No i opóźnionego włączenia. Ten czas przy załączaniu wzmacniacza i odłączaniu go z zasilania dla nikogo nie jest przyjemny. Tak więc tutaj widzicie, już kończy mi się papusiać płytka. Tą płytkę domontujemy do wnętrza i będzie to płytka zabezpieczenia zestawów głośnikowych. No tak mniej więcej to z bliska ma wyglądać. Zastosujemy tu układ scalony, który jest dedykowany do tego typu rozwiązań. Stosowany w wielu wzmacniaczach. Mam ich kilka z tych wzmacniaczy, które poszły do demontażu, więc postanowiłem to wykorzystać. Miejsce w środku, tam w sektorze przedwzmacniaczy, widzę, że jest tam obok wskaźnika wysterowania, między innymi. Tak więc tą płyteczkę zmontuję i zostanie ona tam wmontowana. Poszedłem tutaj w technikę montażu częściowo SMD, częściowo przewlekaną, to znaczy rezystory, wszystkie te malutkie pójdą w wersji SMD, bo nie chce mi się dużo wiercić, a z kolei na pewno będzie to dzięki temu ciut mniejsze. Także poczekamy, aż to się dotrawi do końca. Ponawiercam, zmontuję, spróbuję to gdzieś tam, że tak powiem, wepchnąć. No i potem już pozostanie w zasadzie go chyba tylko poskręcać, o ile nie wyjdą gdzieś jakieś babole po drodze w czasie takich wstępnych moich testów. Dobrze, więc poczekajmy, zobaczymy. No słuchajcie, znowu zaczęło, słuchajcie. Więc płytka już jest zrobiona, wyszło nam coś takiego. Już ponawiercana. Nawet napisy jakieś się udało uchować. Tak więc teraz już na dobrą sprawę pozostaje tylko zmontować ją, no i zamontować do wzmacniacza. No i to byłoby w zasadzie tyle. I możemy mierzyć moc. Najpierw zobaczymy, czy ona prawidłowo zadziała, bo jest to schemat, który znalazłem w sieci, a jeszcze go nie próbowałem, także przy okazji zrobimy test. No słuchajcie, płyteczka już zmontowana. No wyszło mi tutaj takie coś. Od dołu wygląda to mniej więcej tak. No jeszcze wymaga przemycia tylko, no ale nie będę tego robił zbyt dokładnie, tak żeby została cienka warstwa kalafonii, która zabezpieczy te ścieżki. Jak widzicie, wszystkie pobieliłem najzupełniej celowo. Pozostaje mi tylko podłączyć zasilanie. No i zobaczymy efekt końcowy. Zrobiłem tutaj takie troszkę niestandardowe rozwiązanie, bo tu powinien być stabilizator 24 V, 24 V, przepraszam, ale nie miałem takiego pod ręką, więc wykorzystałem 12 i wpiąłem się tutaj z diodą Zenera. Tak więc napięcie nam się podniesie, powinienem uzyskać około 18 V na wyjściu voltów. No i w zasadzie to by było tyle. Tutaj mamy wejście napięcia przemiennego. Tutaj wchodzimy sygnałem ze wzmacniacza, a tutaj wychodzimy na głośniki. I w momencie, kiedy wszystko się w miarę ustabilizuje, ono czeka kilka sekund po włączeniu i dopiero załączy ten przekaźnik, który nam uruchomi końcówki mocy, połączy z głośnikami. Dobrze, pozostaje mi to sprawdzić w praktyce, bo tego jeszcze nie robiłem. No i tak więc doszliśmy do końca prac nad akordem. No tutaj worek klamotów, które zostały wymienione. Faktem,
te potencjometry obrotowe niektóre można jeszcze użyć. Są tutaj dlatego, że właściciel dostarczył mi swoje urządzenie oraz takie samo urządzenie w stanie rozkładu, że tak powiem, czyli po prostu potencjalnego dawcę. Wzięliśmy z niego ten panel przedni, ponieważ ten oryginalny miał pościerane wszystkie napisy. Tutaj musiałem tylko dociąć ten kwadracik. Tam wyszło mi tak wyszło, no ale niestety w warunkach domowych to robiłem. No kondensatorków trochę powymieniane. Niektóre potencjometry, jak tu widzicie, na przykład już nawet opisane, że uszkodzone, mają poprzecierane ścieżki oporowe wewnątrz. Tak jak wspominałem wcześniej, domontowałem tutaj układ opóźnionego załączenia zestawów głośnikowych. No i przyszedł w zasadzie czas na pomiar mocy. Zmierzymy moc wyjściową na 4 ohmach. Tutaj nasze rezystory pomiarowe, to już jest wszystko spięte na tą chwilę. Przestawimy sobie teraz tylko kamerkę, tak żebyście widzieli oscyloskop. Składamy te nogi. No, myślę, że powinno być. No i jedziemy z mocą w górę. Częstotliwość w tej chwili mamy 980 kHz, bo uznałem, że nie mam tutaj co się przesadnie jakoś nawiedzać. Jeśli chodzi o różnicę między kanałami, to balans jest tutaj tak zrealizowany, że nie ma zaznaczonego środka, tak więc musimy, że tak powiem, celować się. Zobaczymy, ile tu możemy jeszcze podnieść. No tu już widzę, że mamy małe przycięcia. No słuchajcie, 15,2 na tym cichszym kanale. Nie wiem, czy jestem go w stanie podgłośnić troszkę. Słuchajcie, myślę, że spokojnie 15,2, nawet więcej, 30 możemy przyjąć do obliczeń, więc liczymy. 15,3 razy 15,3 podzielone przez 4 ohmy obciążenia, 58,5 W. Podejrzewam, że gdybyśmy go troszkę rozgrzali, do 16 byśmy tak spokojnie mogli podciągnąć. Czekajcie, zobaczmy sobie tutaj jeszcze. No takie minimalne podcięcie. No mamy już 15,7 na jednym. Tak jak mówię, ciężko jest się tutaj z tym balansem strzelić, ponieważ jest on niezaznaczony. Ja może już ściszę go, ponieważ rezystorki zaczynają parzyć, także oddaję nam tą moc. Sama buda jeszcze jest chłodna. No ponadto wzmacniacze zostały poczyszczone, tak jak wspomniałem wcześniej, wszystkie potencjometry. Powymieniane elektrolity, nie we wszystkich przedwzmacniaczach, ponieważ po wymianie w jednym stwierdziłem, że wbrew pozorom nie ma żadnej różnicy słyszalnej, a parametry tych wyjętych były prawidłowe. Wymieniłem rezystor zasilający przedwzmacniacze, ponieważ jest to rezystor mocy, ten już był dość znacznie przypalony. Tak więc został zastąpiony nowym o większej mocy, żeby nie było po nim widać tego, że tą temperaturę jednak oddaje. Co ponadto, regulacja prądu spoczynkowego, regulacja ustawień wskaźników, regulacja symetrii międzykanałowej, czyli tej połowy napięcia na wyjściu, ponieważ mamy zasilanie tutaj w tym przypadku dokładnie jednym napięciem. No i najogólniej no tyle, jak widać sinus jest dość
rzekłbym, przyzwoity. No i zobaczcie, troszkę się podgrzał i już wychodzi nam na troszkę wyżej. Także można by go liczyć, więc może takie małe przycięcie dołem, ale praktycznie można by się na upartego liczyć go na 16 V, czyli to byłoby 16 razy 16 przez 4, 64 W. No przyjmijmy, że ma to swoje 60, które deklaruje producent, błędnie opisując to na tylnej obudowie, że jest to moc muzyczna, co jest nieprawdą, jest to moc znamionowa RMS. W zasadzie tyle. Mogę wam tylko powiedzieć jedno. Gdyby ktoś miał zamiar brać się za zabawę z takim akordem, niech przygotuje naprawdę dużo czasu i nerwów. Konstrukcja jest tak nieprzyjemna do serwisowania, zwłaszcza jeśli chodzi o przedwzmacniacze. Wszystkie potencjometry są wraz z przełącznikami lutowane na pająka, co pokażę wam na koniec, takich kilka szybkich zdjęć mniej więcej, jak to tam wygląda. Więc dostęp tam mamy bardzo ograniczony, bardzo niewdzięczny. Kolorystyka kabli, żadna z przewodów, żadna nie jest zachowana. Po prostu, jaki przewód był pod ręką, taki stawiano, więc nawet kolorami nie ma się co sugerować, ani nic w tym stylu. Najlepiej naprawdę robić dużo zdjęć. Ja dokładnie tak uczyniłem, ponieważ stwierdziłem, że jak nie, to ja tutaj zginę, gdyż na schemacie są błędy. Numeracja pinów jest w paru miejscach pomylona, więc idąc w ciemno, patrząc na schemat, możemy wpakować się w ślepy zaułek. Także jeżeli ktoś naprawdę ma pasję i chce mu się z tym bawić, to jak najbardziej, ale jeżeli nie, to według mnie zabawa z tym urządzeniem jest to droga przez mękę i drugi raz na pewno się nie ubiorę takie urządzenie do serwisu. Chyba że całe serwisowanie będzie polegało na naprawie samych końcówek mocy, ponieważ tam dostęp jest całkiem normalny i tam można działać. Ale kwestia już przedwzmacniacze tutaj z tymi drucikami, wszystkimi użerania się, to naprawdę mało fantastyczne. Dobrze, więc żegnam się z wami. Pokażę wam jeszcze mniej więcej trochę zdjęć na końcu, jako taki szybki pokaz slajdów, jak to wygląda właśnie przy tych przedwzmacniaczach i no i tyle. No, będziemy się brali za następne urządzenie. Pozdrawiam, cześć.